Dwójka pianistów grających na jednym fortepianie to poniekąd symbol, symbol współpracy. XVIII Forum Pianistyczne Bieszczady Bez Granic poświęciliśmy partnerstwu w muzyce. To jest teza, którą dawno już postawił profesor Jerzy Marchiński i my tą tezę staraliśmy się wprowadzić, że kameraliści, którzy grają na jednym fortepianie, którzy towarzyszą wokalistom, grają z orkiestrą kameralną, to wszystko u nas było, stanowią jeden organizm. I partnerstwo w muzyce, i partnerstwo w życiu jest tak samo bardzo ważne. Pan Orfiński powiedział w swoim wykładzie, że nie ma partnerstwa bez wolności. I ta wolność w kontekście wojny na Ukrainie i w związku z tym i obecnością tutaj na forum ma jakby dodatkowy, taki ważniejszy aspekt. Największym sukcesem tegorocznego forum pianistycznego Bieszczady Bez Granic to był fakt, że my byliśmy tak bardzo potrzebni naszym ukraińskim przyjaciołom. Nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak ważna była to rola i jak im było to potrzebne. My to wszystko przeżywamy. Te wszyscy dzieci, oni są z profesorami. Jeśli dzieci nie mogą wysłowić to, co oni znają, czy może przeżywają za nas, to ich rodzice czy profesorowie, każdy podchodzi i każdy mówi, my wiemy, my współczujemy, my trzymamy kciuki, my staramy się tutaj pomagać. Tutaj od świtu do wieczora byli zajęci. Mieli rano zajęcia z jogi, potem wykłady, potem lekcje pokazowe, koncerty. I na końcu, już jak już byli kompletnie wyczerpani, zajęcia z tańca barokowego. To wszystko sprawiało, że nie mieli czasu ani możliwości myślenia o rzeczach strasznych. Mieliśmy trzy koncerty, przepełniona sala. Wszystkie bilety wykupione. To bardzo przyjemnie jest i ta atmosfera, ta aura, i cała sala staje, podnosi. To my rozumiemy, że to nie tylko zachwyt od muzyki, to jest taka serdeczna podtrzymywanie nas od, chyba tak. Tutaj te kontakty są czysto ludzkie, serdeczne i to jest najważniejsze chyba. Na forum realizujemy oczywiście partnerstwo na wielu płaszczyznach, bo to nie jest tylko akceptowanie koncepcji muzycznych, ale to jest również wpływanie z osobowości na jednej na drugą. To jest również uzyskiwanie pewnego kompromisu między pedagogiem a uczniem. Grasz bardzo dużo, bardzo fajne te kulminacje, forte i tak dalej, ale brakuje jakiegoś momentu, żeby było jakieś świeże piano, coś innego, prawda? Relacje mistrz-uczeń to jest jedna w ogóle z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o całą drogę życiową, taką muzyczną dla człowieka. Pierwsza osoba, która wprowadza cię w świat muzyki, moim zdaniem, jeśli to nie jest najważniejsza osoba, to przynajmniej jedna z najważniejszych osób w muzycznym życiu. Taka relacja powinna być partnerska, ponieważ to jest wspólna praca nad sztuką w tym przypadku. Nawet jeśli poziom studentów nie jest bardzo wysoki, oni nadal mogą wiele zyskać z kontaktu z profesorami, nawet przy okazji zwykłej rozmowy z nimi przy kawie. Bardzo lubię tutaj na forum kontakt z innymi wspaniałymi profesorami pochodzącymi z całego świata, ale i ze studentami. Doceniam tę wzajemną wymianę energii i muzycznych doświadczeń w niezwykle przyjacielskiej atmosferze.
Okay, it's better. And if this is very good, can you stay near the clavier, the same just one. W tym roku, ale też w poprzednich latach, kiedy przyjeżdżałem do Sanoka, oferta forum była bardzo bogata. Można było spotkać się z wieloma pedagogami. Profesorowie zawsze prezentują niezwykle wysoki poziom, a organizatorzy dają mnie i innym uczestnikom wiele możliwości, by występować na scenie, solo albo z orkiestrą. Myślę, że to bardzo dobre i pomocne dla pianistów. W tym roku pierwszy raz zagrałem z orkiestrą. Też były wrażenia bardzo fajne. Bardzo pomagała mi orkiestra w moim utworze, tak samo jak dyrygent. Bardzo dobrze mi poszło, tak uważam. Kiedy już grałem z orkiestrą, też czułem, że spełniam swoje marzenie. Bo jest cel, żeby ta młodzież, jaka zapisana jest na kurs, dostawała doświadczenie gry z orkiestrą. Może pierwszy raz w życiu wychodzą i muszą pokazać fantastyczne koncentracje, bo trzeba z jednej próby zagrać koncert Beethovena na przykład, czy koncert Chopina. To nie każdemu się udaje. Kiedy orkiestra, dyrygent i pianista grają razem, no, można powiedzieć, że pianista jest najważniejszy. Jak się słucha, to tak, ale tak naprawdę pod tym wrażeniem pierwszym, że pianista jest najważniejszy na scenie, to bez orkiestry nic by nie zarobił. Takie partnerstwo muzyce moim zdaniem znaczy, że trzeba się przy fortepianie, czy tam razem z orkiestrą, trzeba się zgrać tak dobrze, jakby to była jedna osoba, która ma cztery ręce, albo tam, ile tam orkiestra ma rąk. Bo nie ma nic gorszego, jak jeden gra oddzielnie, drugi oddzielnie, a publiczność już nie wie, kogo słuchać. Ostatnio słuchałem poczwórny koncert Bacha, Amol, i czterech wybitnych artystów grało każdy oddzielnie. No każdy oddzielnie. Jeden gra tak, drugi gra tak, trzeci gra tak. I właściwie Bach okazał się pokrzywdzonym tutaj najbardziej, bo każdy sobie realizował własne pomysły, a nie było to spójne, nie było to jednorodne. Naturalnie chodzi też o kompromis, że ja wiem, że jak na przykład coś przyspieszę, no to ten partner może tego nie zrozumieć, czyli ja muszę mieć świadomość, żeby mu przekazać, że chcę przyspieszyć, bo to przeważnie o to chodzi. Czy troszkę szybciej, czy troszkę wolniej, czy chcę na przykład coś zagrać miękko, czy chcę zagrać twardo, czy coś. I jeżeli on to rozumie, to natychmiast ręka idzie za tym. Ja mówię, myślę o dyrygencie, dlatego że pianista jest tylko częścią tego, co jest całością. Ja na wszelki wypadek wziąłem koncert drugi. Nie tylko E-moll, ale też F-moll. My też mamy wszystko. Na forum na pewno można znaleźć partnerów muzycznych i z tego względu, że mamy wybitnych mistrzów, mamy też wybitnych uczestników, mamy też wybitnych pedagogów. Przede wszystkim mamy ludzi, którzy chcą się rozwijać, ludzi, którzy poszukują inspiracji, którzy potrzebują wzajemnego budowania się nawzajem. Dziękuję bardzo. Dobrze. Teraz Bacha chyba poprosimy. Bacha. W tym roku jestem oczywiście jako pianistka, dyrygentka, ale również kompozytorka. Narodowa Orkiestra Kameralna w Filharmonii Narodowej wykonała właśnie mój utwór, moją kompozycję, którą skomponowałam specjalnie na tą okazję. Na pewno każdy kompozytor marzy, żeby wielkie orkiestry i składy kameralne mogły wykonywać dane utwory, skomponowane utwory i no, było to na pewno spełnienie marzeń. Podczas forum, jak podliczyłem, to w sumie mamy około 30 koncertów w 13 miastach. To wszystko podczas jednego tygodnia. Na forum przyjechało blisko 500 artystów, w tym oczywiście 30 mistrzów, uczestników forum, uczestników Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej, uczestników konkursu Młody Wirtuos. I ci wszyscy ludzie tworzą właśnie jakby jedną społeczność, która się przenika i też właśnie partneruje w tych wszystkich naszych wydarzeniach.
Oni mają już szansę, to jest jedyna szansa, żeby zadyrygować orkiestrą, ponieważ zatrudnienie orkiestry to jest duży koszt i w związku z tym możliwość zadyrygowania paru taktów, jedną część czy coś, to jest bardzo duże ułatwienie. Być może pozwala im podjąć decyzję, że nie chce grać na fortepianie, tylko chce dyrygować. I tę decyzję można podjąć w wieku 15-18 lat. To jest bardzo szybko i jeżeli znajdą jeszcze pasję w sobie do dyrygentury, to tak jak mówił ostatnio Kazimierz Kolb, że mówi, wybierając sobie zawód dyrygenta, w tej ostatniej książce mówi, nie straciłem pół życia na graniu na fortepianie, a tak zajmowałem się tylko i wyłącznie tym, co mnie interesowało, czyli kreowanie muzyki. Zaproszenie Forum Bieszczady Bez Granic przyjął laureat 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pianista hiszpański, zdobywca trzeciej nagrody, bardzo wysokiej, bardzo prestiżowej, Martin Garcia Garcia. Zawsze na świecie istniały wielkie indywidualności muzyczne, wielcy muzycy, ale to jest bardzo nieliczna grupa, tak? Jest pod tymi Horowicami, Rubinsteinami, Zimmermanami, jest całe mnóstwo wspaniałych, świetnych muzyków, którzy z powodzeniem realizują swoje kariery muzyczne i z których my z przyjemnością słuchamy. Jest ważne to, żeby nie traktować pianisty jako akompaniatora. Na scenę wchodzi dwóch równoważnych muzyków, którzy mają do przedstawienia i swój jeden cały pomysł. Oczywiście i te role znowu w jakiejś sinusoidzie raz są ważniejsze tego, a raz drugiego muzyka. Więc wypada wtedy powiedzieć, że to nie wychodzi wokalista z akompaniatorem, tylko wychodzi wokalista i pianista. To są pianiści, którzy grają bardzo dobrze na fortepianie i którzy w dużej mierze umieją towarzyszyć innemu muzykowi. To partnerstwo nam, śpiewakom, potrzebne jest zawsze. Ponieważ my często o sobie mówimy, że jesteśmy solistami, ale tak naprawdę nigdy nie występujemy sami. Nigdy przenigdy. W partnerstwie w muzyce szczególne miejsce zajmuje też gra w duetach, przy jednym fortepianie na cztery ręce albo na dwa fortepiany. To wyjątkowa relacja, gra się zupełnie inaczej niż solo. Trzeba poświęcić partnerowi bardzo dużo uwagi, dokładnie wsłuchać się w to, co ma do opowiedzenia poprzez muzykę. Jeśli się tego nie zrobi, jeśli skupi się za bardzo na sobie samym, nic z tego nie będzie. Gra w duecie to ciągłe prowadzenie dialogu między dwoma osobowościami o zupełnie różnych charakterach. To często dużo ciekawsze niż gra solo, ale to też wielkie wyzwanie. Najważniejsze jednak, by pamiętać w tym, że to nie my jesteśmy gwiazdami. Prawdziwą gwiazdą jest muzyka. Partnerem oczywiście jest publiczność, która inspiruje. Publiczność, która potrafi słuchać, a taka właśnie na forum jest, bardzo motywuje tych uczestników, artystów będących na scenie, dlatego że oni sami mówią, że kiedy wychodzą, to czują w powietrzu, że pianistyka drga, że wibruje, że właśnie dobrze im się gra. Partnerstwo między publicznością a pianistą jest bardzo, bardzo ważne, bo bez publiczności muzyka jest niekompletna. Dobry muzyczny partner zawsze zachęca dwie strony, publiczność i pianistę, do wzajemnego rozwoju i wzajemnego cieszenia się chwilą, gdy muzyka zaczyna rozbrzmiewać. Dobry muzyczny partner to taki, który przede wszystkim słucha. Wydaje mi się, że tu jest klucz do sukcesu, żeby dwie osoby nie tylko mówiły i wyrażały swoje emocje, ale także, żeby nawzajem się słuchały. Dobry partner to taki, który ma nieograniczoną wyobraźnię muzyczną,
która w połączeniu z wyobraźnią partnera może nas prowadzić w różne ciekawe obszary poszukiwań i badań. Ładnie improwizujący to, co jest napisane. To znaczy, nie to, że on gra rytmicznie, nie to, że on gra dziwnie, tylko on po prostu jest w tym. On widzi to jako przepiękny klejnot, który on widzi, rozkoszuje się tym. Ja nie mam nawet słów na to, ale to po prostu to musi być przepiękne, to musi być nadzwyczajne, to musi być porywające. To nie chodzi o to, że jeden ma być dowódcą, a drugi majtkiem na tym statku kołysanym przez muzykę. Nie. Tu mamy właśnie dwie równorzędne osoby, które mają dwie równorzędne koncepcje. I dopóki potrafią się rozmawiać na ten temat, dopóki się przekonują i dopóki wybierają jedną wspólną ideę, jest bardzo dobrze. I to jest idealny partner. Dobre partnerstwo dobrze powiedziałem po kryjsku, to jest partnerstwo chyba, jak i nie tylko w muzyce, partnerstwo. No, trzeba się szanować. Czy lubić, to nie wiem. Trzeba wierzyć jeden drugiemu, temu, z kim ty zaczynasz współpracować i umieć dostrzec tych wysokich celów, jakie są. Bo w końcu muzyka, ona nas wszystkich jedna. W ten moment, kiedy my na scenie tworzymy, to wszystko odchodzi na drugi plan. To jest ważne.